Czyli, żeby było jasne i zrozumiałe, na mieście kursant ma swój kask wyposażony w interkom, instruktor ma swój kask wyposażony w interkom, w czasie rzeczywistym mogą się porozumiewać i wtedy szkolenie ma sens. Na placu jest inaczej, czyli kursant jest w kasku wyposażonym w interkom, a instruktor ma specjalne słuchawki z interkomem i mikrofon, gdzie może w czasie rzeczywistym, w trakcie nauki podstaw techniki kierowania motocyklem, zwracać uwagę na błędy, które popełnia kursant w trakcie wykonywania danego ćwiczenia. Uważam, że w dzisiejszym szkoleniu to jest jeden z podstawowych elementów, żeby szkolenie było merytoryczne, żeby w trakcie jazdy, czy to po mieście, czy na placu, zwrócić uwagę kursantowi w danym momencie, w danej chwili, to co jest najistotniejsze dla niego, żeby ewentualnie jego wiedza teoretyczna i praktyczna szła cały czas do przodu.